Dzień dobry Państwu. Ja to cały czas patrzę, czy nas widać na żywo. Jeszcze chyba nas nie widać, ale może zaczniemy rozmawiać rzeczywiście. W takim razie witam wszystkich na spotkaniu organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny, którego tematem są Żydzi sefardyjscy, wygnanie ich z Hiszpanii i edykt z Alhambry. I teraz w spotkaniu naszym biorą udział dwie specjalistki. Alfabetycznie to będzie dr Agnieszka August-Zaremska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Marta Kacprzak z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Marta Lojcichocka i w tym momencie porzucamy wszystkie tytuły naukowe, bo tak sobie obiecałyśmy, bo inaczej byłaby to dziwna rozmowa. Ja jakby na sam początek chciałam tylko powiedzieć, że tutaj chyba najbardziej występuję w roli osoby, która od ponad 20 lat bada narracje historyczne i powieści historyczne, ale też jakby sposób przekazywania wiedzy na temat historii. I to mnie najbardziej interesuje, te mechanizmy, te strategie. I myślę, że w naszej przeszłości są takie wydarzenia, które zmieniają oblicze świata. Zmieniają oblicze danej kultury, zmieniają oblicze danego kraju, zmieniają oblicze kontynentu. I do tych takich wydarzeń, których wagi nie można zakwestionować, należy edykt z Alhambry, zwany również edyktem z Granady. Ten edykt, który sprawił, że spora część mieszkańców Hiszpanii musiała zmienić miejsce zamieszkania. I chodzi mi tutaj o tych, których nazywano później Żydami sefardyjskimi, tak? Chciałabym na samym początku zapytać Was, czy możecie jakoś zdefiniować pojęcie sefarad, kim jest sefardyjczyk? Oczywiście to, nie wiem, Agnieszko, czy mogę w takim razie ja zacząć? Dobrze, zacznij Marta, tak? Okej, okay. Otóż sefarad to termin, który zapewne tutaj części z Państwa będzie gdzieś brzmiał znajomo, ponieważ sefarad we współczesnym języku hebrajskim to Hiszpania, ale termin ten pojawia się w Biblii, to jest bardzo ciekawe, bo w Biblii pojawia się tylko jeden raz w księdze Abdiasza i oczywiście nie odnosi się do Hiszpanii, a do miejsca w Babilonii, do którego przesiedlono Żydów po tym, jak babilońskie wojska pod wodzą Nabuchodonozora II podbiły Jerozolimę. I to pojęcie sefarad w takim odniesieniu do Półwyspu Iberyjskiego, to zaczęło być używane w średniowieczu. Mówi się, że Maimonides, o którym też będziemy dzisiaj mówić, żydowski filozof z Kordoby, jak podpisywał się w listach, to używał takiego dopiska El Sefardi. I historycy twierdzą, że właśnie początkowo ten termin Sefarad był używany jako taki odpowiednik Al-Andalus czy Hiszpania w odniesieniu do całego Półwyspu Iberyjskiego, a z czasem to znaczenie gdzieś tam się zawęziło i zaczęło funkcjonować tutaj jako Sefarad, czyli Hiszpania. I tak czy siak mówi się, że takiego właśnie na taką większą skalę zaczęto go używać właśnie po wygnaniu Żydów z Hiszpanii. Takie jest, myślę, że taka jest wiedza na temat tego pojęcia teraz, prawda? Że jakby Żydzi sefardyjscy, określa się to określenie funkcjonuje równolegle z tym takim drugim dopełniającym, czyli Żydzi aszkenazyjscy, o których dzisiaj nie mówimy, ale jakby tak. Dobrze, czy mogłybyście spróbować jakoś wyjaśnić, co było powodem tego wygnania? Dlaczego Półwysep nagle musiał się rozpęknąć i dlaczego to pęknięcie właściwie dopiero niedawno zostało zakończone? Tak, to może ja tutaj zacznę ten temat. To nie jest pytanie proste. Sprawa jest skomplikowana i jeśli chodzi o historię, różne były tezy.
I ja może pokrótce powiem o różnych pomysłach na przyczyny wygnania i to, co właściwie tak po przejrzeniu lektury wydaje mi się najbardziej taką prawdopodobną sprawą. Czyli na przykład no, mówiło się, wiadomo, jeśli chodzi, bo my dzisiaj będziemy się pomiędzy rzeczywistością a legendą tutaj cały czas gdzieś obracały, więc na przykład mówiło się, że królowie hiszpańscy wygnali Żydów z powodu chciwości, bo chcieli przejąć ich majątki. Mówiło się, że jeśli nie królowie, no to Kościół katolicki i inkwizycja była przeciwna Żydom i to był ten główny aktor, który spowodował wygnanie Żydów. Była mowa o tym, że ponieważ Żydzi byli poddanymi króla bezpośrednio, prawda, żyli w obrębie tego przymierza królewskiego, które prawnie regulowało ich pobyt, to, że naciski być może pochodziły od innej grupy silnej politycznie, na przykład od noblesy, tak, od magnaterii czy tych wysoko urodzonych rodów. Był też pomysł, że ponieważ konkurowali na rynku, prawda, rzemiosł, handlu i innych dziedzin gospodarczych, to być może ich głównymi przeciwnikami było mieszkaństwo, właśnie taka grupa pracująca. Różne były teorie, ale właśnie tak jak się patrzy, co rzeczywiście tutaj uzyskali królowie katoliccy i patrząc też na stan skarbu, na dokumenty, które przed wygnaniem zachowały się w archiwum państwowym w Simancas, te tezy one nie znajdują pełnego poparcia. No i właśnie, trzeba by było założyć, że wygnanie Żydów było aktem politycznym, częściowo religijnym i ze strony inkwizycji, która naciskała na wygnanie, był to na pewno akt religijny. Natomiast królowie katoliccy byli politykami i poza kwestią religijną, która tu symbolicznie odgrywała rolę, chodziło im o unifikację, maksymalną unifikację dużego państwa, które po pierwsze dzięki ich unii dynastycznej zostało połączone, tak? No bo to byli królowie, którzy władali różnymi częściami Półwyspu Iberyjskiego i chodziło o to, żeby ich państwo i ich te włości były scalone, ale oprócz tego to byli królowie, którzy też odzyskiwali czy podbijali kolejne ziemie. No i nie jest to przypadek, że edykt o wygnaniu Żydów został wydany w tym samym roku, w którym zakończyła się rekonkwista, odzyskany został ostatni skrawek, czyli Granada. I w tym momencie królowie po prostu mieli pomysł zjednoczenia bardzo zróżnicowanego kraju, bo też trzeba zaznaczyć, że Hiszpania czy Półwysep Iberyjski w przeciwieństwie do większości krajów w Europie Zachodniej wtedy był właśnie krajem wielokulturowym i tak jak w większości krajów europejskich można było zawsze powiedzieć o prymacie jednej religii, jesteśmy jeszcze w czasie takim przednarodowym, to znaczy zanim utworzyły się narody w znaczeniu nowoczesnym, więc w większości państw utożsamiano się albo i z dynastią i z religią. Natomiast w Hiszpanii mieliśmy trzy religie. I w momencie, kiedy królowie mieli projekt zjednoczenia politycznego państwa w ramach swojej dynastii, słusznie sądzili, że unifikacja religijna zapewni też większą jedność polityczną. Jeszcze tutaj tylko tak krótko powiem, że Izabela Kastylijska doszła do władzy właściwie po wojnie o sukcesję, tak? Trochę, no nie powiem podstępem, ale ona nie była pierwszą kandydatką, której można się, była też kobietą, prawda? Więc jakby z jej wejściem na tron wiązały się konflikty, tak? I było to ważne, żeby królowie, żeby władza królewska pozostała mocna. Więc dzisiaj jak się patrzy właśnie z perspektywy już kilku stuleci i takich nowoczesnych badań historycznych, owszem te inne elementy gdzieś tam się nam pojawiają, ale to był głównie właśnie dosyć nowoczesny pomysł taki na zbudowanie narodu, tak? Polityczny pomysł. Wydawało się właśnie, że ta unifikacja religijna, ja tutaj nie będę szczegółowo mówiła, ale jeszcze w kolejnych powiedzmy stuleciach, w kolejnym stuleciu podobne lub częściowo podobne rozwiązania były podejmowane w kierunku morysków, tak? Czyli no więc
Ja właśnie chyba, przepraszam, bo chyba ci przerwę, wejdę ci w słowo tylko po to, żeby jakby dodać takie może jedno zdanie komentarza, bo ja nie wiem, na ile osoby słuchające nas i oglądające są iberystami, studentami filologii hiszpańskiej, czy sympatykami filologii hiszpańskiej, czy ogólnie jakiejś hiszpanistyki szeroko pojmowanej, czy to są to osoby zainteresowane kulturą żydowską, losami Żydów. I teraz w zależności od perspektywy, no, może się na przykład okazać, są ludzie, którzy nie mają takiego szerokiego czy głębokiego pojęcia, że na Półwyspie funkcjonowały co najmniej trzy kultury, jeżeli nie więcej, współistniały równolegle przez stulecia. Ja pamiętam zaskoczenie studentów iberystów, oczywiście na pierwszym roku to było, ale w momencie, w którym Al-Kaida nagle sobie przypomniała, że oni właściwie chcieliby odzyskać dawne ziemię. I to było takie, no oszaleli, co oni tam za haszysz, prawda, zażywają ci bojownicy. No ale jakby okazało się, że ci bojownicy znali historię Al-Andalus dużo lepiej niż młodzi Europejczycy. I to była smutna konstatacja, prawda? Bo jakby z takiej właśnie perspektywy jakiegoś, nie wiem, powrotu do bardzo głębokich źródeł, ukrytych głęboko, no to tak, bojownicy mieli rację w jakimś tam sensie, mówiąc, no dobrze, no, dokonaliśmy inwazji ileś tam set lat temu, przetrwaliśmy kilkaset lat. Także jak mówisz o końcu rekonkwisty, no to tutaj chodzi właśnie o tych, którzy potem zostaną moryskami. Także teraz możesz dalej mówić o moryskach. Tak, więc po prostu musimy sobie zdać sprawę z tego, że to była jakby ziemia zróżnicowana kulturowo, etnicznie, właśnie również religijnie. I jeszcze jeden problem, który tutaj zaraz przy okazji omawiania samego edyktu głębiej o nim opowiem, no to jest kwestia, że od kilku stuleci niektórzy Żydzi przechodzili na wiarę chrześcijańską. I teraz troszczono się bardzo mocno, żeby oni nie mieli pokusy powrotu do dawnej wiary, żeby nie popadli w herezję jako już chrześcijanie. Więc również ta unifikacja polityczna miała też tę czystość, jakby połączenie kraju, monarchii i religii przyświecało jako taki pomysł. No tak, i to oznacza, że taka potrzeba chyba oznacza, bo my już patrzymy na to post factum, jako na jakby, no właśnie takie strategiczne posunięcie zakończone sukcesem, ale to być może wskazuje na to, że królowie katolicy tak zwani wcale nie czuli się aż tak bezpiecznie i wcale nie czuli się aż tak pewnie, a jak mówisz o dynastiach, no to potem jakby dalsze no lata, wieki pokazują, że oczywiście właśnie ta Hiszpania gdzieś tam zawsze była łasym kąskiem i patrzono na nią na przykład z Francji jako na potencjalne, nie wiem, no może nie lenno, ale na jakiś taki kraj, który można by było objąć mocnym patronatem. No dobrze, to teraz na co patrzymy? Edykt z Alhambry, edykt z Granady, bo cały czas jesteśmy w prezentacji. Na zachowany jeden z trzech dokumentów, tak zwany edykt z Alhambry albo z Granady. To jest edykt, to dokładnie ten dokument, który Państwo widzą, jest on podpisany przez obojga królów katolickich. Tak, czyli jest podpisane Joel Rey, czyli ja król, i Jola Reina, królowa, tak? To jest edykt wydany dla całego królestwa, dlatego że władza była taka, że dla Kastylii władzę zachowywała Izabela, ale współpanującym był Ferdynand, więc nie można było dla Kastylii wydać dokumentu bez głosu Izabeli. Dla całego państwa musiały to być dwa podpisy. I to jest to, co Państwo tutaj widzą. Są jeszcze dwa inne dokumenty, wydane kilka dni wcześniej, około tygodnia wcześniej, dokument podpisany przez Tomasza Torquemadę, przez Wielkiego Inkwizytora, i podpisany w tej samej dacie, czyli 31 marca, dokument wydany tylko dla Królestwa Aragonii, i to jest podpisane Joel Rey, czyli król Ferdynand, który miał władzę dla Królestwa Aragonii, tak? I teraz te trzy dokumenty, one nie są całkowicie różnobrzmiące. Tutaj dosyć ciekawe takie wnioski są. To znaczy na przykład taki najbardziej ostry względem Żydów i moglibyśmy powiedzieć zawierający negatywne określenia, jest dokument wydany przez Ferdynanda Aragońskiego. To znaczy tam na przykład jest wspomniany problem lichwy, który uboży czy doprowadza do ruiny chrześcijańskich. Usuwa. Tak. Jeśli chodzi o dokument Tomasza Torquemady, to on oczywiście najbardziej zwraca uwagę na aspekty religijne i on wypowiada się w
porozumieniu z królami, no bo inkwizycja nie mogła podjąć takiej decyzji względem Żydów, dlatego że Żydzi byli poddanymi króla, prawda? To jakby prawnie przymierze królewskie to zakładało, więc on mógł jedynie w porozumieniu z królami coś takiego napisać i on to pisał do biskupa któregoś innego miasta, już nie pamiętam którego, tak? Czyli to był taki dokument wydany przez inkwizytora do biskupa, tak? Natomiast ten dokument, on można powiedzieć, czyli ten, który również podpisywała królowa Izabela, on był najbardziej umiarkowany z nich wszystkich. I teraz jeśli chodzi o jego taką treść, ja może tutaj zacytuję fragment, żebyśmy wiedzieli w przekładzie, tak, jaki był ten ton, prawda, tego dokumentu. Podjęliśmy decyzję, że nakażemy, aby wszyscy Żydzi, tak mężczyźni, jak i kobiety, opuścili nasze królestwo i nigdy więcej do niego nie powrócili. Z wyjątkiem tych, którzy zgodzą się przyjąć chrzest, wszyscy inni powinni opuścić nasze ziemie do dnia 31 lipca 1492 roku, by już nie powrócić do nich pod karą śmierci i konfiskaty posiadanych dóbr. To oczywiście widzą Państwo, że dokument jest dosyć długi, ja tylko fragment zacytowałam. Co z tego wiemy? Że wyjść z włości królów katolickich mają Żydzi i tutaj jest ważna sprawa, Żydzi w tamtym momencie to są wyznawcy judaizmu, czyli to posunięcie to jest posunięcie antyjudaistyczne, religijne, a nie antysemickie. Nie chodziło o przedstawicieli rasy żydowskiej, tak, tylko religii żydowskiej. No i tutaj się nie kładzie nacisku na to, że oni mają przyjąć chrzest. Mówi się o Żydach, że Żydzi powinni wyjść. Natomiast w konsekwencji tego dokumentu wiemy, że wielu wyznawców judaizmu, którzy mieszkali na tych ziemiach, zdecydowało się jednak na chrzest, a nie na wyjście, ale to nie była taka alternatywa jasno zasugerowana, tylko zrodziła się w dyskusjach i w już takich decyzjach osobistych, prawda? Wiemy też z tego fragmentu, że Żydzi na wyjście z Hiszpanii dostali około 4 miesięcy. I tutaj była różnica w datach, bo do końca lipca wynika to z tych dokumentów królewskich. Tomasz Torquemada dawał 10 dni więcej i ostatecznie ten dłuższy termin był obowiązujący. Też wiemy, że gdyby Żydzi chcieli powrócić, to groziła im kara śmierci. Dlaczego groziła im kara śmierci? Dlatego, że śmiercią karano herezję. Natomiast herezję, czyli na przykład odstąpienie od wiary chrześcijańskiej, tak, i przejście na inną wiarę, to już by było karane śmiercią. I tutaj wiemy, że gdyby Żyd powrócił, to również byłby objęty karą śmierci i konfiskaty dóbr, prawda? Więc tutaj kilka takich okoliczności. Nie wiem, Marto, czy ty byś chciała coś dodać? Marta się uśmiecha pod nosem. Nie, myślę, że nie, Agnieszka, to zrobiłaś takie pełne w zasadzie takie kompendium, że tu już nic nie. Myślę, że tutaj. To ja tylko mi się szybko przypomniała jedna rzecz, to znaczy, że królowie katolicy starali się zachować opinię królów sprawiedliwych, to znaczy przy całym okrucieństwie tej decyzji, oni tutaj też wyrażają świadomość tego, że to jest bolesny krok i ciężki dla tej społeczności. Tam też jest wymienione, że mają to i dzieci, i starcy, wszelkiego, prawda, i kobiety, każdego wieku ludzie. I teraz na czym polegało to, że to miało być sprawiedliwe wyjście? To znaczy oni dostali ten czas, żeby przygotować się na drogę. To znaczy mieli prawo zabrać pewne rzeczy, a te, których nie mogli zabierać, mieli czas na przykład spieniężyć. I teraz o co chodzi? No wiadomo, że byli na przykład właścicielami nieruchomości, więc te nieruchomości mogli sprzedać czy zabezpieczyć. Nie mogli, tak jak żaden inny obywatel, nie mogli wywieźć broni i koni. Jedynie wysoko urodzona magnateria mogła wyjeżdżać z takimi, prawda, przedmiotami czy właśnie z końmi. I na przykład to spowodowało, że na przykład Żydzi, jeśli chcieli jechać, to musieli jechać na wozach ciągniętych przez osły, tak? Albo na osłach. Mogli pewne majątności zamieniać na weksle podróżne. Były przedmioty, które mogli ze sobą zabierać. Także tutaj są też edykt, to jest nie tylko jakby polecenie wyjścia, ale także określenie warunków, na których może się to wyjście odbywać. I teraz jeśli chodzi właśnie, może przejdźmy do kolejnego slajdu.
Właśnie, co jest na ostatnim slajdzie, bo ja nie wiem, czy już, aha, czyli najpierw pytam o osoby, bo ja już chciałam zapytać o kierunki tego wygnania, ale rzeczywiście najpierw może już mamy datę i teraz właśnie dramatis personae. Jeśli chodzi jeszcze o daty, to sama społeczność żydowska dowiedziała się około miesiąca później o tym, bo on został ogłoszony pod koniec kwietnia, ten edykt. Dlaczego? Dlatego właśnie, że dramatis personae, tak, osoby, które tutaj są zaangażowane, próbowały jeszcze uzyskać wycofanie edyktu. I teraz kogo widzimy? Na tym pierwszym, od strony lewej, tak, na pierwszej rycinie, mamy królów katolickich, Izabelę Kastylijską i Ferdynanda Aragońskiego. Po przeciwnej stronie, na tym małym zdjęciu, tak, mamy, czy tej rodzinie, mamy wielkiego inkwizytora Tomasza Torquemadę, czyli właśnie pierwszego wielkiego inkwizytora, tak, który tutaj bardzo ważną rolę odegrał. Zaraz zobaczymy na przedstawieniach, że on tutaj zawsze jest wspominany jako ten taki współautor, czy jeden z głównych aktorów, tak, agentów tego wydarzenia. Czyli to pies. Przepraszam, to mój pies. I teraz z reguły się wspomina o tych dwóch osobach, ale nie chciałam tutaj zostawić tego tak, żeby ta strona chrześcijańska była tylko zareprezentowana. Więc tutaj na środku widzimy Izaaka Abravanela. Izaak Abravanel to był wysoko postawiony dworzanin, oczywiście teolog, myśliciel, też, jakby to powiedzieć, minister skarbu, tak, wielki skarbnik królestwa, który oczywiście był namawiany, żeby zostać. Natomiast jako jeden z nielicznych takich bogatych przedstawicieli społeczności żydowskiej nie zdecydował się na chrzest, tylko właśnie stał się nawet taką ikoną tego wyjścia i prowadzenia ludu. To jest Izaak Abravanel, wręcz odczerpał się też literatury, tak? No tak. Gdzie właśnie taką ikonę kreuje i nawet pod koniec XIX wieku czy początek XX wieku brano z niego przykład jako z tego, który mógłby być wzorem przewodnictwa dla społeczności żydowskiej w zupełnie innych realiach politycznych. I czwarta osoba, którą tutaj widzimy, to jest Luis de Santángel, to jest dworzanin królów katolickich, który był konwertytą. On był konwertytą już wcześniej, nie przy okazji tutaj tego edyktu się przyjął chrzest, natomiast no wiadomo, że konwertyci, oni też bardzo przeżywali, prawda, bo to często były jakieś tam więzy pokrewieństwa i tak dalej, przeżywali ten edykt. I teraz obie te osoby plus jeszcze inni możni przedstawiciele społeczności żydowskiej prosili królów, żeby na jakichś zasadach można było złagodzić czy odwołać edykt. Nawet był pomysł zebrania pieniędzy od społeczności żydowskiej i zaoferowania królowi właśnie takiej zapłaty, prawda, za to, co też urosło do pewnej legendy. Tutaj nie widzimy innego zdjęcia, ale wspomniałam Abrahama Seniora, to jest ostatni, najwyższy rabin Kastylii. Nie znalazłam niestety wizerunku, który go reprezentuje. To z kolei, on miał około 80 lat w momencie wygnania i nie zdecydował się na wyjście. Mimo że był tym głównym, najważniejszym przewodnikiem duchowym, on przyjął chrzest, on i jego rodzina. Chrzestnymi jego byli sami Ferdynand i Izabela. I wiemy, że jego chrzest stał się takim aktem symbolicznym, który też no, na społeczność tak zadziałał, że skoro sam wielki rabin się ochrzcił, to wy też się chrzcicie. Także rzeczywiście w czasie tych 4 miesięcy, tak, od momentu wydania edyktu do momentu wyjścia, wielu Żydów zdecydowało się jednak właśnie na chrzest, a nie na wyjście. Dobrze, i teraz poproszę jeszcze o kolejne slajdy, bo tutaj chciałabym pokazać dużo późniejsze przedstawienia samego momentu wygnania. Najpierw narracja właśnie hiszpańska. Proszę zobaczyć, że większość tutaj z tych obrazów to jest wiek XIX, to jest czas, kiedy właśnie kształtuje się, czy właściwie tak się krystalizuje, umacnia nowoczesne pojęcie narodu, prawda, w Europie. No i tutaj ta narracja dotycząca Żydów i ich związku tutaj z Hiszpanią, ona jest dyskutowana nawet w sztuce, tak? I tutaj proszę zobaczyć, Emilio Sala Frances pod koniec XIX wieku maluje obraz, który dzisiaj jest eksponowany w Muzeum Prado. I teraz jak on przedstawia to wygnanie, bo tutaj właśnie te różne i rzeczywistość, i legenda już się są przedstawione. Proszę zobaczyć, że królowie katolicy siedzą pod baldachimem, który wskazuje na ich takie jedno z głównych haseł. Tanto, monta, monta, tanto, Isabel como Fernando, tak? Czyli chodzi o to, że to jest całkowita równość monarchów i proszę zobaczyć, że oni są takim baldachimem geometrycznie, centralnie, to jest ta silna władza królewska, tak?
jest w sumie nie do końca ważny, bo widziany nawet nie do końca z profilu, jakoś tak tyłem, reprezentant społeczności żydowskiej, prawdopodobnie sam Izaak właśnie Abravanel, tak? Jedynie rozpoznajemy, tak, że jest on Żydem, ale nie jest on tutaj tak jakoś bardzo zindywidualizowany. A w takim teatralnym geście pomiędzy królami a Izaakiem jest właśnie Tomasz Torquemada, tak, czyli wielki inkwizytor, który rzuca krucyfiks na stół. Tak, to rzeczywiście tak, tak legenda tak głosi, że w momencie, kiedy właśnie Izaak Abravanel oferował 30 tysięcy, nie wiem jakiej tam waluty, którą wtedy używano w Hiszpanii, prawda, to wszedł Torquemada i powiedział, że Judasz sprzedał Zbawiciela, tak, naszego Pana, Nuestro Senior, naszego Pana za 30 srebrników, a ty królu chciałbyś za 30 tam tysięcy dukatów, prawda? I teraz proszę zobaczyć, że to jest gest teatralny, królowie tego może tutaj w tym powiększeniu nie widać, ale są mocno zadumani, królowa w ogóle spogląda w ziemię, także widać, że królowie nie są tutaj na tym obrazie zadowoleni z całej sprawy, tutaj jest wielka powaga i zaduma, tu naprawdę ciężar dramatu jest duży. I też ciekawe są reakcje dworzan, bo są smutne twarze, bardzo zadumane, ale są też twarze takie, które taką satysfakcję trochę wyrażają. Tak? Jakby jest próba takiej trochę dyskusji, prawda? Oddania dyskusji na obrazie. I teraz proszę o kolejne przedstawienia, o nich już nie będę tak szczegółowo mówiła. To są ryciny, to są właściwie kopie rycin z podobnego czasu, które pokazują, jak bardzo ten fakt on był obecny w sztuce, prawda? I zawsze są królowie, no właśnie w różnej pozycji przedstawiani, tak? No tutaj na przykład nie siedzą, tylko jedno siedzi, jedno stoi, tam prawie, nie wiem, królowa klęka przed Torquemadą, tak? Na pierwszym widzimy delegację społeczności żydowskiej, która pokornie prosi i właśnie teatralny gest Torquemady, zawsze jacyś dworzanie też są, prawda? A na tym tutaj na dolnej rycinie, no sam Torquemada, tak, który rodzaj władzy, tak, a królowie potulnie skuleni. Też ważne jest, że ta dolna rycina, ona jest autorstwa Francuza. No, właśnie chciałam powiedzieć, tak. Tak, dobrze. I teraz, żeby już kończyć ten temat, to tylko poproszę następny slajd. Jeśli Państwo by mieli okazję, to zachęcam, żeby na YouTubie znaleźć fragment serialu Isabel, poświęconego Izabeli Katolickiej. To są 3 sezony serialu i tam trzeba by to było oglądać na jakichś specjalnych stronach, ale akurat fragment dotyczący wygnania Żydów, on jest gdzieś tam na YouTubie z napisami w języku angielskim. I rzeczywiście lubię ten fragment, dlatego że jest ładny kostiumowo, pokazuje dylemat i wzburzenie królów, tak, dla których jest to problem i dworzan, pokazuje reakcję Torquemady, ale też innych bardziej światłych i umiarkowanych przedstawicieli kościoła, którzy wiedzą, że nie siłą się wprowadza wiarę, prawda? No i również pokazane jest samo wygnanie jako właśnie ten taki akt bardzo nieludzki, tak? Gdzie społeczność bardzo zróżnicowana no musi zostawić swoje domy. Także gdzieś tam w prezentacji jest link, być może będą mogli Państwo skopiować, ale jeśli nie, to myślę, że to można sobie wygooglować i ten 8-minutowy fragment obejrzeć. I poproszę jeszcze o ostatni slajd, zanim skończę mówić, bo chciałam pokazać, że właśnie obrazy dyskutują na temat momentu wygnania nie tylko w narracji powiedzmy europejskiej czy hiszpańskiej, bo tutaj mamy obraz chyba też z XIX wieku, ale nie jestem pewna co do datowania, autorstwa malarza tureckiego. I on z kolei odniósł się do momentu wygnania, ale proszę zobaczyć, że z zupełnie innej strony. Łódź pełna wygnańców przybywa gdzieś do Imperium Osmańskiego, nie wiem czy do Stambułu, czy do innego miasta i sam sułtan z dworzanami wychodzi, żeby witać delegację oficjeli właśnie żydowskich. Ten sułtan legendarny, który właściwie do dzisiaj jest owiany taką legendą z poczuciem wdzięczności ze strony Sefardyjczyków, to jest Bajazyt II. I właśnie a propos tych legend, które się tutaj spiętrzyły wokół tego wydarzenia, przypisuje się mu słowa, że powiedział o Ferdynandzie, że jak mogę myśleć, że jest mądry władca, który zubaża swoje państwo, żeby wzmocnić moje. Więc widać, że ta narracja w zależności od tego, kto tym opowiada, jest nieco inna. Oczywiście, no właśnie o to chodzi w tych narracjach na temat przyszłości, że to zależy bardzo od punktu widzenia i też od wiedzy posiadanej. Czy mogę już zapytać o kierunki wygnania? Czy jeszcze
Tak, myślę, że jak najbardziej, chociaż tak też tutaj, szczerze powiedziawszy, tak naturalnie Agnieszka zaczęła jakby już mówić o tych skutkach, prawda? Tak, bo tutaj nie da się ukryć, że ci Sefardyjczycy byli takimi, czy ci Żydzi hiszpańscy, tak, byli takimi w większości wykwalifikowanymi rzemieślnikami, tak? I no, oni wzbogacili te lokalne społeczności w tych miejscach, w których się osiedlali, tak? I tutaj właśnie przykład powitania tego sułtana, to myślę, że bardzo dobrze to oddaje. I ja jak się tak zastanawiałam nad tym, co można by tutaj ująć w tych skutkach tego wygnania, oprócz oczywiście tego, o czym powiedziała Agnieszka do tej pory, no to też myślę, że można byłoby znaleźć tutaj też takie pozytywne rzeczy, jak chociażby to, że powstała cała kultura sefardyjska i język. Tak, to właśnie, musisz opowiedzieć teraz o języku. Jakim mianem się go określa i właśnie tak, dlaczego i zaraz mógł, właśnie, tak, zaraz właśnie powiemy o tym języku i o tych kierunkach wreszcie tutaj, tak, na następnej mapce, ale to tylko właśnie sobie tak pozwolę jeszcze tak powiedzieć, że bo też mówi się o tym tak, jeśli chodzi o te kwestie takie językowe, że judeo-hiszpański już w czasach tej Hiszpanii muzułmańskiej tak stopniowo wśród społeczności żydowskiej zaczął wypierać judeo-arabski, ale właśnie takiego większego znaczenia nabrał dopiero po wygnaniu. I tutaj, jak Marto wspomniałaś o tych kierunkach, to mamy właśnie taką mapkę, która przedstawia właśnie jak, w jakich kierunkach udali się Żydzi wygnani z Hiszpanii. Widać, że tutaj przede wszystkim to, co tak, nie wiem, wydaje mi się, że najbardziej rzuca się w oczy, tak, to jest ten kierunek Portugalii. I to myślę, że też warto wspomnieć jeszcze przed językiem, że ta duża część, która udała się do Portugalii, no niestety niedługo zaznała tam spokoju, tak? Nie cieszyła się jakoś przez długi czas tym spokojem, ponieważ w 1497 roku król Portugalii Manuel I Szczęśliwy, zainspirowany tym przykładem hiszpańskim, wydał podobny edykt, to znaczy on przede wszystkim nakazał Żydom ochrzczenie się, no albo wygnanie z kraju. I tutaj to też była ciekawa sprawa tych Żydów portugalskich, ponieważ czy Żydów mieszkających w Portugalii, tych, którzy jakby udali się z Hiszpanii do Portugalii, ponieważ tam spora część rzeczywiście przyjęła chrzest, ale potajemnie nadal jakby praktykowali judaizm. I mówi się tak o tym, że w zasadzie, że to było możliwe dzięki temu, że inkwizycja w Portugalii zaczęła działać dopiero w 1540 roku, więc przez te 40 parę lat rzeczywiście no, troszkę łatwiej było im ten judaizm praktykować w ukryciu. A jeszcze co ciekawe, tam już nie wchodząc w takie szczegóły ówczesnej historii Hiszpanii, ale kiedy w wyniku wojen, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, tak jakby ta Portugalia została wchłonięta przez Hiszpanię i król Filip II objął właśnie tutaj panowanie nad Portugalią, to wielu Żydów zdecydowało się na powrót, to było w 1580 roku, to wielu właśnie tych Żydów portugalskich zdecydowało się na powrót do Kastylii, do Hiszpanii, do miast hiszpańskich, w których wcześniej tak mieszkali ich dziadkowie.
Tu na tej mapie warto podkreślić, że jakby właśnie w części, no widzicie zresztą sami Państwo, w Turcji wciąż są miejscowości związane z istniejącą wspólnotą. I pewnie zaraz Marto Tak, wypomina oczywiście, Moladino. właśnie. No właśnie, No właśnie, tak. ale jeszcze poczekaj, bo jeszcze chciałam zapytać o te Saloniki, znaczy, bo ja już wiem, bo jakby robiliśmy cały research w związku z powstawaniem dwóch płyt Tria Sephardics, ale właśnie te, dlaczego tak zaznaczone są Saloniki? Ponieważ jest to jeden z ważnych takich ośrodków kultury. Konstantynopol, Izmir i Saloniki to takie trzy takie główne ośrodki kultury, ponieważ właśnie, to jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale ta znakomita większość, tak się mówi przynajmniej, osiedliła się na terenach należących do dawnego Imperium Osmańskiego. Tak, stąd tutaj, jak widzimy, to jest ten na żółto zaznaczony obszar w basenie Morza Śródziemnego, czyli i Bałkany, tak, dzisiejsza Turcja, północna Afryka, ale też tutaj, jak widać z Portugalii, część właśnie Sefardyjczyków udała się na północ, na tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii, Niderlandów. Ale tam akurat, to zaraz zobaczymy na kolejnym slajdzie, tak, oni byli tacy bardzo, bardzo, bardzo iberyjscy, tak? Mówi się, że oni w swoich bibliotekach mieli sztuki Luisa de Góngora czy Lope de Vega. I oni byli tak bardzo związani z językiem hiszpańskim, z portugalskim, a później już w kolejnych pokoleniach zaczęli mówić językami lokalnymi, więc jakby tam ten język judeo-hiszpański nie powstał. Natomiast tutaj jak najbardziej, i chyba zaraz o tym powiemy, ale mamy jeszcze tutaj taki slajd, gdzie mamy więcej mapek. I tutaj tak, Agnieszko, może ty byś chciała coś dodać jeszcze? Tak, to zanim rzeczywiście omówisz jedną z tych map, którą tutaj widać na tym slajdzie, czyli tę żółtą, to chciałabym powiedzieć właśnie, że jeśli mówimy słowo Sefarad, tak, czy myślimy Sefarad, trzeba by było sprecyzować, jaką rzeczywistość mamy na myśli, tak? Dlatego że tu właśnie wiele mitów, legend i różnych wyobrażeń towarzyszy właśnie pojęciu. Na przykład widać tutaj mapę po prawym górnym rogu, tak? Tutaj widać, że to jest Hiszpania z wpisaną gwiazdą, tak? Czyli możemy mieć na myśli tylko Hiszpanię. Właściwie do podobnej sprawy nawiązuje ta mapa, którą tutaj widzimy, mapa Europy, gdzie na żółto jest zaznaczonych kilkanaście, prawda? Jest Hiszpania i kilkanaście miast. To jest mapa, którą sieć zabytków żydowskich, tak? Czy takich miejsc związanych z kulturą żydowską obecnie istniejąca na potrzeby turyzmu, prawda? Zbudowała czy realizowała tę mapę, prawda? Czyli można, mówiąc Sefarad, mieć na myśli jedynie Hiszpanię i oczywiście w tym momencie jej bardzo, pamiętajmy, odległą kulturę, prawda? No bo właściwie w 1492 roku Żydzi oficjalnie zniknęli, prawda? Wyznawcy judaizmu z Hiszpanii, dopiero gdzieś tam wiek XX, prawda? Czy tam koniec XIX pojedyncze przypadki, gdzie otwarcie Żydzi powracali. Po lewej stronie widzimy na górze mapę, która zaznacza te kierunki wyjścia i tutaj już Hiszpania jakby jest związana, czy w ogóle Półwysep Iberyjski jest związany z tymi regionami drugiego tak zwanego Sefarad, czyli tego miejsca, gdzie właśnie Sefardyjczycy czy Żydzi hiszpańscy wyszli i tam utworzyli te swoje nowe społeczności. Czyli tutaj ten obszar się rozszerza. Pamiętajmy, że są osoby, które mogą trochę jakby zamieszkłą przeszłość odsunąć całkowicie to, co było na Półwyspie Iberyjskim i mówiąc Sefarad, myśleć jedynie o tych miejscach, gdzie osiedlały się społeczności już po wygnaniu, tak? Co widzimy na dolnej części tej czarno-białej mapy? Tu z kolei widzimy Sefarad trzecie, czyli to, co się stało w XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, kiedy były migracje ekonomiczne z Turcji, z Bałkanów, prawda, czy z Ameryki, z Afryki Północnej, właśnie zobaczmy do obu Ameryk, ale również po Holokauście, całkowicie ta mapa się zmieniła. Większość tych miejsc z tego Sefarad drugiego, prawda, gdzie
Sefardyjczycy się osiedlili po wygnaniu, większość z tych miejsc one opustoszało, prawda? Część społeczności została zdziesiątkowanych i zeksterminowanych, natomiast ci, którzy przeżyli albo którzy nieco wcześniej uciekli, zmienili zazwyczaj miejsce zamieszkania, prawda? I tutaj zobaczmy, że dołączyły nam się Ameryki, ale też na przykład po 1948 roku państwo Izrael. I właśnie to, o czym za chwilę Marta powie, czyli mapa właśnie tej diaspory, która mówiła już językiem judeo-hiszpańskim, czyli wytworzyła właśnie ten swój język rodzimy, typowy dla Sefardyjczyków. Także Marto, tutaj oddaję tobie. Ja się jeszcze wcisnę, bo też jestem Marta i wcisnę się tutaj w intencji tych osób, które po pierwsze nie czytają po hiszpańsku, a nas słuchają, czy też oglądają, a po drugie na przykład oglądają nas na telefonach, co jest swoim pomysłem swoistym, natomiast to uniemożliwia im pewnie czytanie. No właśnie, jak najpierw zakryła Dronczy Snajdów, tak. To... Nie mam pojęcia. Pani Adrianie, zaraz przekażemy Pana pytanie Pani Julii. Ja chciałam powiedzieć, że dobrze jest pamiętać o tym, o jakich liczbach mówimy. Czyli mówi się, że ilość Żydów hiszpańskich, którzy opuścili Hiszpanię w związku z tym edyktem z Alhambry, to jest... Nie wiadomo dokładnie ile, ale mówi się, że to może być między 400 tysięcy maksymalnie, a 100 tysięcy minimalnie, tak? I teraz to oczywiście nie jest może najwłaściwszy moment na takie porównania, no ale teraz Państwo wszyscy macie świeżo w pamięci ilość uchodźców z Ukrainy, prawda? Więc możemy sobie porównać, jaka to jest rzesza ludzi. I teraz ta druga mapa, czyli jakby Sefarad na świecie, kalkuluje się, że to jest w tej chwili 1,5 miliona Sefardyjczyków. Bo jakby cały czas my patrzymy na przeszłość współczesnymi oczyma, a one niewiele mają wspólnego z realiami liczbowymi ówczesnego świata. No więc ja rozumiem, że... Aha, no tak, ekran, ja rozumiem, bo naszych twarzy na przykład totalnie zakrył mapę Hiszpanii, no więc... Pani Adrianie, to po prostu jest mapa Hiszpanii. Nic tu więcej nie ma. Może by było ten nasz ekran umieścić na środku, ale to my na to chyba nie mamy wpływu. Marciu, to możemy w takim razie o języku, przejść, już bo... tak, o języku, tak. I znowu... Zaraz, coś tu... Aha, nie, zaraz to jeszcze... Chyba zanim Marto, to może powiedz o języku, bo ja myślę, że to się teraz tak ładnie składa, a jeśli będzie trochę czasu, to wrócimy do tego slajdu, to nie jest, wiesz, taka najważniejsza rzecz w tym momencie. Zasłaniamy część slajdu. Część slajdu, na którym jest szkoła tłumaczy w Toledo w tej chwili. Okej, dobrze, ale to i tak przeszłyśmy do następnego, to może najwyżej coś się z tym uda zrobić później. To tutaj na tej mapce tutaj mamy tak La diaspora judeo-hiszpaniola, czyli po prostu diaspora judeo-hiszpańska, czyli tutaj mamy to wskazanie tych miejsc, gdzie wytworzył się ten wariant języka hiszpańskiego, czyli wariant, jakim jest język judeo-hiszpański. Mamy tutaj dwa kolorki na tej mapie, ponieważ tutaj mamy na czerwono, tak, jest napisane Ladino, to co jest zaznaczone, i na zielono Hispano-Africano, czyli coś, co się nazywa Haketia lub Hakitia. A bo to jest też ciekawe, że to jest język. Język judeo-hiszpański to jest język romański, język, który powstał na bazie tego średniowiecznego języka hiszpańskiego, bo tutaj warto mieć na uwadze, że Żydzi opuszczając Hiszpanię zabrali ze sobą swój język, tak? Język, który już w ten judeo-hiszpański, tak, oparty był właśnie na tych dialektach romańskich, które mówione były na Półwyspie Iberyjskim, bo to też nie był taki jednolity język, tak, na całym Półwyspie. Nie, tam były dialekty romańskie.
z elementami, zawierał elementy języka hebrajskiego, które dotyczyły głównie leksyki, czyli słownictwa dotyczącego życia żydowskiego i judaizmu. I w późniejszym etapie tam jakby z jednej strony zachowały się w tym języku judeo-hiszpańskim te elementy właśnie tych dawnych dialektów romańskich, ale z drugiej strony ten język był taki otwarty na te kontakty z lokalnymi językami, bo to no, trzeba mieć na uwadze, że to terytorium Imperium Osmańskiego było bardzo rozległe i jakby ten język judo-hiszpański wszedł tam w kontakty z całą masą języków, tak? Był to język włoski, przede wszystkim też język turecki, tak? Języki bałkańskie, grecki, oczywiście no, hebrajski to był cały czas, tak? Bo już o nim wspomniałam i on przez cały czas był jako ten taki superstrat kulturowy dla Sefardyjczyków. Na późniejszym etapie też, tutaj no niestety nie mamy czasu, żeby powiedzieć jak to się kształtowało tak na przestrzeni dziejów, ale bo to też jakby ten język powstawał przez jakby kształtował się od czasu wygnania, tak, do dziś, bo warto mieć na uwadze, że ten język, chociaż jest na liście UNESCO języków zagrożonych wyginięciem, to jednak jest językiem, który przetrwał do dziś. Miał też styczność w XIX wieku z językiem francuskim i stąd naprawdę ja już tutaj pominęłam taki schemat, który zazwyczaj pokazuje. Schemat przedstawiający właśnie te różne języki, z którymi judeo-hiszpański był w kontakcie, bo przez to wytworzyła nam się taka hybryda językowa, gdzie no, możemy obserwować kalki językowe, zapożyczenia i to nie tylko dotyczące słownictwa, są to też jakieś zapożyczenia struktur gramatycznych, tak? Naprawdę z różnych języków. A tutaj na kolejnym slajdzie pozwolę sobie Państwu pokazać, bo tak jak już wspomniałam, to jest język romański oparty na tym średniowiecznym hiszpańskim, ale zapisywany był alfabetem hebrajskim, a konkretnie tak zwanym pismem Rashiego, opartym na półkursywie, jaką stosowano w XV wieku. Tutaj specjalnie wybrałam El Principico, ponieważ ten obrazek jest każdemu na tyle znany, że tutaj wiadomo od razu o jaką książkę chodzi i wiadomo co to za tytuł. I tutaj pozwolę sobie dodać skąd to moje takie zawahanie, właśnie był zapisywany, jest zapisywany tym alfabetem hebrajskim. Otóż on był zapisywany alfabetem hebrajskim, tak mówi się, że do II wojny światowej, że po II wojnie światowej w zasadzie już, no to też stopniowo się odbywało, ale w zasadzie po II wojnie światowej już przestano zapisywać go alfabetem hebrajskim i zaczęto go zapisywać alfabetem łacińskim. To też tutaj Marta wspomniała o nazwach tego języka, bo to również jest... No tak, 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 bo właśnie jestem ciekawa, bo chciałam też zapytać, jakby ja tu muszę, wiesz, muszę być adwokatem diabła i prezentować te osoby, które nie mogą zadawać pytań, a na przykład chciałyby się dowiedzieć, no dobrze, to po czym poznajemy tę hybrydę? Tak. Jakie są cechy rozpoznawalne? No więc jakie określenia
służą, czy jakimi określeniami się posługują ludzie mówiący o tym języku i jak go poznać. A to myślę, że za chwileczkę mamy fragment tych pieśni, to będzie łatwiej może zobaczyć na próbkach tekstów, bo to też tutaj zależy. Zależy od tekstu, zależy od okresu, z którego pochodzi tekst, to będziemy, nie wiem, jedne teksty, ja na przykład jakby zajmowałam się i podróżami Gullivera, jak sefardyjskimi wersjami podróży Gullivera, które zostały przetłumaczone z języka francuskiego, więc tam była cała masa kalek językowych z języka francuskiego. Z kolei o Robinsonie Crusoe mogłabym Państwu tutaj mówić naprawdę bardzo dużo. To z kolei judeo-hiszpańskie wersje Robinsona Crusoe oparte były na tłumaczeniu hebrajskim, co ciekawe, więc tam składnia momentami była tak bardzo hebrajska, hiszpańskie słowa i hebrajska składnia, gdzie czasami naprawdę trzeba było kilka razy to przeczytać, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli, tak, i o co tam chodziło. I takich przykładów myślę, że można byłoby podać jeszcze więcej. Agnieszka, myślę, że mogłaby tutaj wiele ciekawych rzeczy powiedzieć Państwu, jak ten język wygląda tak z punktu widzenia takiej bardzo już współczesnej poezji sefardyjskiej. Także może zanim jeszcze tutaj przekażę głos Agnieszce, to jeszcze o tych nazwach tylko może warto byłoby powiedzieć, ponieważ właśnie tu mamy tak ten judeo-hiszpański, ale wcześniej na slajdzie pojawił nam się taki termin ladino, prawda? I generalnie tutaj też się tak mówi się, że tak ten termin ladino to teoretycznie powinien być zarezerwowany dla takiego czegoś jak ladino calco, czyli takiego języka używanego w tłumaczeniach Biblii na języki romańskie, bo w średniowieczu takim tym terminem ladino, jakby on się odnosił do Żydów czy do muzułmanów, którzy tłumaczyli teksty z języków semickich na języki romańskie. Niemniej jednak dzisiaj te pojęcia są używane wymiennie, zarówno ladino, jak i język judeo-hiszpański, z tym, że Hiszpanie zazwyczaj wolą posługiwać się tym terminem judeo-hiszpański, no bo judeo-espaniol zawiera espaniol, prawda? A Izrael, Stany Zjednoczone, tam zdecydowanie większym wzięciem, większą popularnością cieszy się ten termin ladino. Czasami też można spotkać takie nazwy jak sefardy, czyli sefardyjski. Sami Sefardyjczycy mówią o tym swoim języku po prostu espanol albo el espanol nuestro, czyli taki nasz hiszpański. Jeszcze też funkcjonuje taki termin judezmo. No właśnie, ja znam termin judezmo. Tak, w języku judeo-hiszpańskim to oznacza judaizm, tak? Także judezmo, no i jeszcze tak obok mamy tą haketije czy hakitije, czyli do tych wariantów północnoafrykańskich, które mają więcej, w zasadzie to taki więcej wspólnego z językiem arabskim. I nie wiem, Agnieszko, może tutaj ty byś chciała coś dodać do tego a propos właśnie tego języka. Ja tylko do tego judezmo, prawda, że tutaj, ponieważ wielu słuchaczy, będą słuchacze, którym bliska jest kultura jidysz, albo więcej o niej wiedzą, to bym chciała powiedzieć, że właśnie ta nazwa judezmo, ona jest ekwiwalentem, można powiedzieć, tak, nazwy jidysz, bo jidysz co oznacza? Jidysz oznacza język żydowski i judezmo oznacza dokładnie to samo. Mówię w judezmo, czyli mówię po żydowsku, czyli tak jakby to też jest ciekawe, że nazwy nam mówią o postrzeganiu tego języka, tak, czyli tutaj ta mowa, ona kojarzyła się samym użytkownikom z ich żydowskością. Natomiast w momencie, kiedy na przykład mówią maestro espanol, to znaczy, że uznają, że to jest też jakby przejawia się taka świadoma jednak wiedza, tak, że jest to język hiszpański.
jest to ich hiszpański, tak? Czyli tyle, jeśli chodzi o nazwy. A czy jeszcze, nie wiem, Agnieszko, coś do tego samego języka chciałabyś dodać, czy nie? Ach, tak, bo mówiłaś o tej współczesności, prawda? To może powiedzmy, że obecnie jest to język zagrożony wygaśnięciem. Jego kondycja jest bardzo niedobra, moglibyśmy powiedzieć. Są różne skale zagrożenia języków i on jest w klasie przedostatniej, a czasami tam w sześciostopniowej skali jest trzeci od końca. To znaczy, jeśli ostatnim poziomem jest wymarły język, to judeo-hiszpański jest albo klasę wcześniej, albo dwie klasy wcześniej. Co oznacza, że ta transmisja międzypokoleniowa jest już zarwana. To oznacza, że nie ma dzieci, które się chowają w języku judeo-hiszpańskim, że właściwie w większości ludzie dzisiaj podejmują świadomie naukę tego języka już jako osoby dorosłe, czyli najwcześniej na studiach, zazwyczaj. Pojawiają się trochę na wzór różnych właśnie takich aktywizmów jidyszowych, próby uczenia dzieci, ale to dosłownie jest na palcach jednej czy dwóch rąk w skali świata, prawda? Czyli nie można powiedzieć, że ten aktywizm jest już takie skutki przyniósł, jak w przypadku języka jidysz, gdzie też jego pozycja kiedyś była gorsza, natomiast staje się nieco lepsza, czy przynajmniej no, w niektórych kręgach ma ten język przyszłość. Jeśli chodzi o język sefardyjski, nie wiemy, czy ma on przyszłość, bo ten stan zagrożenia jest tak poważny, że mimo że teraz się nasiliły te aktywizmy różne, jeszcze nie można powiedzieć, jakie będą ostatecznie skutki. Także powinno to być jasne, że dzisiaj nie ma społeczności, która by na co dzień się nim posługiwała. To raczej są ludzie, którzy się spotykają w różny sposób. Obecnie, właściwie w dobie pandemii, można powiedzieć, że internet i rozwój tych technologii komunikacji internetowej, on wręcz jakby tutaj sprzyja tej komunikacji, prawda? Ale to nie jest rozmowa w domu, nie jest to rozmowa na ulicy, nie w sklepie, nie załatwia się sprawunków w tym języku. I właśnie dzisiaj już rzadko zapisuje się go alfabetem Rashiego. Zapisuje się go jakimś alfabetem łacińskim, nie ma jednej zalecanej ortografii. Dlaczego? Dlatego, że sądzi się, że jest to szansa na przetrwanie. Że ponieważ już tak niewiele osób byłoby w stanie odczytać alfabet Rashiego, jeśli chodzi o zwykłą czcionkę, tą kwadratową hebrajską, też w skali świata jest to niewielka liczba, prawda? Ludzi, którzy mogliby tak czytać, więc dzisiaj zapisuje się go w internecie przeważnie właśnie alfabetem łacińskim. No i tutaj Agnieszko chyba po części odpowiedziałaś na pytanie od jednego z widzów, czyli czy ladino nie jest ekwiwalentem jidysz w jakim sensie? Tak, jest ekwiwalentem, to znaczy w sensie te języki jaką funkcję, chodzi o funkcję w społeczności, tak by można było powiedzieć, bo pamiętajmy, że jidysz to był język wernakularny. Co to znaczy wernakularny? To był język codziennego użytku społeczności właśnie aszkenazyjskiej, jidyszowej. Natomiast czym był ladino lub judeo-hiszpański właśnie, czy jakąkolwiek, czy judezmo, którąkolwiek tak, nazwę użyjemy, to był język codziennej komunikacji społeczności żydowskiej sefardyjskiej. Tak? I dlaczego to jest ważne, że to był język wernakularny? Bo pamiętajmy, że w społeczności żydowskiej, w różnych kulturach żydowskich cały czas było pojęcie języka świętego, prawda, czyli hebrajski i aramejski. Funkcjonowały na poziomie liturgii, nauczania, religii i tak dalej, prawda? A to był język po prostu mowy i oba te języki, zauważmy, że zaczęły, ograniczało się ich użycie wraz z unowocześnieniem, czyli od drugiej połowy XIX wieku coraz częściej Żydzi przechodzili na języki krajowe, na potrzeby edukacji, rynku pracy, w momencie migracji, prawda, chcieli się integrować w nowych miejscach i to były te czynniki, które pogarszały ich kondycję, no i oczywiście Holokaust, no, tutaj tak. Wydarzenie, które ucięło, tak, to co wcześniej to słabło powoli, prawda, natomiast Holokaust oczywiście przeciął i stanowił tą taką cezurę, która głównie postawiła właśnie w stan zagrożenia. Tak, to był taki tak drastyczny spadek, prawda? Jeśli chodzi o tą liczbę użytkowników tego języka. Tu jeszcze, bo tak patrzę teraz, jakie mamy pytania. Widzę, że jest pytanie o pochodzenie nazwy Sefarad. Czy ta nazwa po hebrajsku też tak brzmi?
I czy jest prawdą, że po wygnaniu Żydów z Hiszpanii zaczął się upadek ekonomiczny tego kraju? Myślę, że na upadek ekonomiczny Hiszpanii miało wpływ kilka, jeżeli nie kilkanaście czynników. Takich tak, to chyba bardziej skomplikowane, prawda? Ale z pewnością jeden, tak. Natomiast o pochodzeniu chyba separat powiedziałyśmy, czy jeszcze nie? Tak, na samym początku, prawda? Mówiłyśmy, że taki oczywiście sfarad po hiszpańsku, znaczy we współczesnym języku hebrajskim ten termin odnosi się do Hiszpanii, oznacza Hiszpanię, tak? Ja wspomniałam o tym, że to jest termin, który pojawia się w Biblii, ale tylko jeden raz w księdze Abdiasza, no i tam nie odnosił się do Hiszpanii, prawda? Tylko do tego miejsca w Babilonii, do którego zostali przesiedleni Żydzi, a tutaj w średniowieczu tak naprawdę zaczął funkcjonować w odniesieniu do Półwyspu Iberyjskiego, najpierw właśnie w odniesieniu do całego Półwyspu Iberyjskiego, a później z czasem to się zawęziło do Hiszpanii i tak, jeśli mogę tutaj uzupełnić, to młody badacz Davide Aliberti, włoski badacz, który napisał o wyobrażeniach, wyobrażeniach Sefarad, zwłaszcza od strony narracji hiszpańskiej, zwraca uwagę na te wszystkie rozmycia różnych terminów związanych, prawda, z kulturą sefardyjską i mówi właśnie, że od tego jakby przeniesienia znaczenia, gdzie jakby słowo użyte w Biblii na oznaczenie innego miejsca nagle, właśnie on nawet tak śmiało pisze, przez błąd rabinów średniowiecznych. Tak, dokładnie. Jakby on pokazuje, że te mity i te rozmycia, tak, niedokładności, one gdzieś tam w tą historię od dawna są wpisane. I tak, jak w każdą. To jeszcze mam pytanie, czy diaspora żydowska na wyspie Dżerba to są potomkowie Żydów wygnanych z Hiszpanii? Myślę, że jak najbardziej. Ja przyznam, że pierwszy raz słyszę że o jest... tym miejscu, tak. co musi oznaczać, że nie jest to taka centralna społeczność, bo być może to jest społeczność sefardyjska. Marto, czy ty słyszałaś o nim? Nie słyszałam. Na Curaçao tak, ale na Dżerbie nie. Tak jak już jesteśmy wśród takich egzotycznych kierunków, to... Musimy pojechać. Ja mam wątpliwość, bo nie jestem pewna, że są Sefardyjczycy. Można by było powiedzieć, że Tunezja tak, Sefardyjczycy, ale pamiętajmy, że Sefardyjczycy jak do północnej Afryki emigrowali, to oni tam spotykali wcześniej istniejące tam, na przykład z wcześniejszych fal emigracyjnych, społeczności Żydów, którzy już byli Żydami arabskimi. I teraz do dzisiaj tam tak jest, prawda, że Sefardyjczycy opuścili i wydaje mi się, że Żydzi arabscy również emigrowali z ziem północnej Afryki, ale tam ta rozdzielność była stosunkowo duża między tymi społecznościami, więc nie jestem pewna, czy na tej wyspie Dżerba przypadkiem nie jest właśnie ten inny odłam kultury żydowskiej. Do sprawdzenia. Bardzo dziękujemy za pytanie. To ja jeszcze mam pytanie, jak daleko mamy do pieśni? Niedaleko, ale to jeśli możemy tutaj jeszcze zanim pieśni. O, właśnie, obywatelstwo, tak, bo chciałam zapytać o konsekwencje edyktu i jak długo ten edykt pozostawał w mocy, bo to też jest szalenie ciekawa sprawa, prawda? Że jakby, jak wygląda prawodawstwo współczesne z takimi, no właśnie, renesansowo-średniowiecznymi korzeniami, w zależności jak patrzymy na periodyzację. No tak, no tak. No właśnie, myślę, że to warto powiedzieć, bo to jest taka ciekawa sprawa, że ten edykt z Alhambry, czy też z Granady, tak jak go tam nazwiemy, został formalnie odwołany przez rząd hiszpański dokładnie 16 grudnia 1968 roku. A co więcej, w 2015 roku rząd hiszpański wprowadził takie prawo, na mocy którego potomkowie Żydów sefardyjskich mogli ubiegać się o obywatelstwo hiszpańskie. Podobne prawo wprowadziła też Portugalia. Tak? Tam trzeba było spełnić pewne warunki, tak? Trzeba było między innymi wykazać jakieś szczególne połączenie czy powiązanie z Hiszpanią. W przypadku osób, które pochodziły z krajów niehiszpańskojęzycznych, to takie osoby musiały jeszcze zdać egzamin z języka hiszpańskiego, prawda, żeby uzyskać takie obywatelstwo, ale wiele osób rzeczywiście skorzystało z tego prawa. Nie wiem, Agnieszko, czy tak jeszcze chciałabyś na przykład, ty może coś tutaj do tego dodać?
Tak, no to są dyskusje na temat po co to zrobiono i oczywiście sprawa tak jak z przyczynami i ze skutkami wygnania i z tym pytaniem, czy to prawda, że Hiszpania została bardzo zubożona przez wygnanie Żydów, problem jak zwykle jest złożony, to znaczy przypuszcza się, że samej Hiszpanii zależałoby, żeby zamożni przedstawiciele społeczności sefardyjskiej w różnych krajach, przede wszystkim nie europejskich, bo w obrębie Europy, Unii Europejskiej możemy się przemieszczać i pracować w sposób swobodny, prawda? Ale na przykład już mieszkaniec Izraela musiałby specjalne pozwolenia, żeby móc prowadzić, nie wiem, handel czy otworzyć biznes, prawda, w Hiszpanii. Więc że chodziło tutaj o krok ekonomiczny, tak? Przyciągnięcia tych ludzi z powrotem do właśnie Hiszpanii, właśnie z kapitałem. I też interesująca jest to perspektywa dla ludzi z Ameryki Południowej, tak, którzy i tak mają kontakty z Hiszpanią, język jest pokrewny, prawda, jest ten sam i mogliby chcieć mieć hiszpański paszport, czyli nie mieć tych problemów związanych z no, prawda, prawnych, związanych i z podróżowaniem, i z zamieszkiwaniem, nabywaniem nieruchomości i tak dalej. Ale właśnie też ja rozmawiałam z niektórymi Sefardyjczykami, czy korzystali, czy nie korzystali, różne tutaj postawy były. Były też takie właśnie głosy typu, ale mi się tu dobrze żyje i moim dzieciom, na przykład w Izraelu, czy gdziekolwiek indziej. Ja w tym momencie paszportu nie potrzebuję. Są osoby, które z kolei właśnie, mimo że mają życie gdzieś zapewnione, symbolicznie zależało im, bo to na przykład są 80-parolatkowie, prawda, symbolicznie chcieli jednak mieć ten paszport. No, medialnie, prawda, medialnie ogłoszenie tego prawa, przywitanie tych pierwszych ludzi, którym przyznano obywatelstwo, no to rzeczywiście ono było spektakularne, bo król Filip, prawda, spotykał się z nimi, wygłaszał bardzo takie budujące przemówienia, mówiące o wspólnej kulturze, o łączeniu, o zniesieniu granic, o wyrównaniu pewnego długu historycznego, prawda, także medialnie to jest też taki nośny fakt i no myślę, że z punktu widzenia historycznego ładny, tak? Chociaż jak zwykle też można go analizować krytycznie, no właśnie chociażby co jest tym głównym powodem, że właśnie w tym momencie. Ale to są takie no, przede wszystkim dla specjalistów, tak? Na przykład z zakresu ekonomii, socjologii, prawda? Dyskusje. Tak, ale też ja od kilku osób właśnie słyszałam ten główny argument właśnie taki symboliczny, prawda, że tak jako tak. Taki symbol, żeby mieć ten paszport, bo właśnie też znakomita większość mówiła tak jak to powiedziałaś, Agnieszko, tak, mnie się dobrze żyje tu gdzie mieszkam, tu gdzie żyję, ale ten symboliczny taki, nie wiem, walor, tak, to też było ważne dla niektórych. I myślę, że tak od symbolu to już jest chyba całkiem blisko do klucza, czyli do mitów, tak? Bo to te klucze do Sefarad, prawda, które się pojawiają się w literaturze, pojawiają się w pieśniach, tak? Ale z kolei nie pojawiają się w źródłach historycznych, tak? Bo źródła historyczne z tamtego okresu wygnania i też po w zasadzie nic nie mówią o kluczach, tak? Żeby tam Sefardyjczycy opuszczając swoje domy zabierali ze sobą klucze. To mówi się, że jest to taki wytwór tak z końca XIX i początku XX wieku, że tutaj Pilar Romeu Ferre nazwała to taką swego rodzaju kluczomanią, tak? Jeśli chodzi o tutaj, tak, o te klucze, jako ten symbol takiej tęsknoty, sympatii za dawną ojczyzną, tak, jaką jest ta Sefarad, tak, taka mityczna kraina. Za domem, tak. No tak. Jest to też mit, który być może się wytworzył w dialogu pomiędzy samymi Sefardyjczykami, społecznością, która żyła na Bałkanach, a Hiszpanami, intelektualistami hiszpańskimi, którzy zaczynali podróżować, prawda, koniec XIX wieku, początek XX, Europejczycy podróżują po tych regionach i nagle te społeczności spotykają się z pewnym zdziwieniem, obserwują się, rozmawiają, wymieniają się
opiniami i podobno, ja teraz konkretnie nie powiem, kiedyś wiedziałam szczegółowo, jak to było, czy to przypadkiem nie, hiszpańska strona wymyśliła te kwestie kluczy i potem Sefardyjczycy to przejęli, prawda? Albo na przykład chcąc pokazać tą więź, ktoś pokazał, a ja mam klucz, który moja babcia czy tam prababcia zabrała, prawda? I potem już jakby powtarzano te historie, opisywano je i nagle Sefardyjczycy zaczęli wierzyć, że te klucze, które gdzieś tam mają w szafkach i w szufladach, to na pewno muszą być te no klucze. Tak, no. Ja też tak, w Berlinie też pokazywano takie klucze, oczywiście. Tak, tak. Ja myślę, Agnieszko, że tutaj co zadziałało takie połączenie tych dwóch rzeczy, tak jak mówisz, tak, że to gdzieś na pewno zrodził się ten mit gdzieś tak wśród samych Sefardyjczyków, ale później tak jak mówiłaś o tych podróżach, tak, to ja zawsze mam gdzieś w głowie, z tyłu głowy właśnie Angela Pulido, tak, bo on był tym, o którym się mówi, tak, to tak początki... Tak, XX wieku, prawda, on był lekarzem i politykiem hiszpańskim i on właśnie w trakcie swoich podróży na Bałkany właśnie tutaj spotkał takich Sefardyjczyków i tutaj był takim sefardofilem, nie wiem, czy można tak to nazwać, ale był takim rzeczywiście entuzjastą i działał bardzo prężnie na rzecz tutaj wznowienia tych kontaktów między Hiszpanią a tymi... ich się nawet nazywa Españoles sin patria, tak? Czyli takich Hiszpanów bez ojczyzny, także tych wygnanych Sefardyjczyków, to może, jak już jesteśmy przy kluczach, to tak przyniosę nas do ostatniego slajdu i do Flori Jagody i tu można doskonale zauważyć tą hybrydowość tego języka, ale ja może się już trochę opanuję, bo ja po prostu o języku mogłabym mówić i mówić. O, tutaj na przykład, żeby taki jakiś przykład Państwu podać, tak, mamy na przykład takie formy jak chociażby początek, onde está la llave que estaba en cajón. Tak, cajón, cajón, czyli tu, czy truszerą, tak, tu nam się pojawiają takie głoski, których nie ma we współczesnym języku hiszpańskim, a które były w średniowiecznym języku hiszpańskim. Mamy mis nonus, tak? Tu widzą Państwo, tak, w nawiasie, we współczesnym języku hiszpańskim to są abuelus, a nonus prawdopodobnie tak od nonos, tak? Czyli tu mamy język włoski, moi dziadkowie. Nie wiem, czy jeszcze tutaj jestem w stanie tak na szybko coś... No ky, użycie ka, bo to jakby graficznie... Tak, ale graficznie to jest kolejna rzecz, to tak jak nazwy, to ortografia, to już chyba Agnieszka o tym wspomniała, że... Tak, to jest zapisywane... Że to tak różnie, powiedzmy, ortografia jest luźna, bo jest wiele systemów transkrypcji i... Tutaj szkoła hiszpańska to bardziej tak a la española, czyli bardziej tak po hiszpańsku idzie i tam nie znajdziemy tego k, a tutaj jak najbardziej to k znajdziemy, bo to jest system Aki Jerusalem, taki zmodyfikowany, czyli z akcentami, tak jak są w języku hiszpańskim, zgodnie z zasadami ortografii hiszpańskiej, ale jest to system takiego czasopisma, które do tej pory jeszcze ukazuje się, to może to jest teraz już w formie internetowej, ale Aki Jerusalem, czasopismo sefardyjskie. Czy my posłuchamy tej piosenki? Myślę, że możemy spróbować, Pani Julia. Bo chciałam tylko właśnie, zanim będziemy próbować coś tutaj puścić, co może się zakończyć wielką klęską, z czego jesteśmy świadome, to, będzie link w komentarzu. Tylko chciałam powiedzieć, że w tym momencie slajd z naszymi trzema twarzami zasłania idealnie tylko i wyłącznie 90% okładki płyty. Tytuł płyty to jest Memories of Sarajevo, Flori Jagoda, także jeżeli ktoś chce, czy tam Flori Jagoda, jeszcze czy Jagoda. Że tutaj nie przypadek, że Sarajewo, bo też te formy kaszun, czyli zamknięte na przykład na końcu, czy nonus zamiast nonos, to jest właśnie przykład tego dialektu, jeśli chodzi o wymowę, dialektu z Sarajewa czy z Bośni, gdzie głoski nieakcentowane były bardziej zamykane, prawda? Czyli też tak. Zobaczmy, że podobnie jidysz jest to język zróżnicowany regionalnie, tak? To była duże terytorium, na którym mówiono językiem i on był zróżnicowany dialektalnie.
Tak, właśnie, bo tutaj ja już to pominęłam, żeby nie jakoś nie przedłużać bardzo, ale to jest bardzo ważne, to, o czym mówisz, Agnieszko, bo właśnie, że to tak było rozległe terytorium, na którym się osiedlili Sefardyjczycy, no to spowodowało, że powstały różne warianty tego języka czyli to, co pani Julia, jeśli powiedziała, że widać je w linku, to znaczy, że nie wysłuchamy ich tak razem, prawda? To bardzo jest przykre, to bardzo jest smutne, bo mam dużą nadzieję, że posłuchamy sobie razem z widzami. Ja tylko proszę, żeby to też było w tym linku na YouTubie. Nie na YouTubie, bo na YouTubie jest, tylko na Facebooku też. Bo ja tutaj cały czas podglądam, co się dzieje na Okej, Facebooku. Dobrze. jest tu chyba, mamy napisane, że jest. No To nie dobrze. wiem, czy możemy przy okazji, czy mamy poczekać chwilę, dać się Nie, ja chwilę myślę, że na nie. Zostawmy to. W wysłuchanie? takim razie poprośmy widzów, że jak już się z nimi pożegnamy, to Dobrze. przynajmniej wszyscy sobie otworzymy tę oto Dobrze. pieśń z własnych Oczywiście, to nośników, korzystając z linku. jasne. Tak, to tylko możemy powiedzieć, że tutaj w takim razie w tym tekście, tak, tutaj wkleiłyśmy dla Państwa też tłumaczenie, tak? Czyli mamy tutaj ten klucz, prawda? Gdzie jest klucz, który był w szkatułce? Z wielkim bólem moi dziadkowie zabrali go ze swojego domu w Hiszpanii, tak? Więc to myślę, że idealnie to oddaje to, o czym powiedziałyśmy, tak? I tutaj w drugiej zwrotce dalej mamy, tak? Gdzie jest ten klucz? Z wielką miłością moi dziadkowie go zabrali, powiedzieli dzieciom, to jest serce naszego domu w Hiszpanii, tak? Więc to tutaj, tak? Ta tęsknota, tęsknota i klucz, tak? I to jest kolejny obrazek, to jest to, o czym Agnieszka mówiła, prawda, że no właśnie, tylko nieliczni mogli podróżować i jakby, nie wiem, wydostać się z Hiszpanii konno, tak? No właśnie, tu jest ten powóz ciągnięty, prawda, przez osiołki i tytuł kolejnej pieśni, to już jest też taki klasyk, chyba, nie wiem, Agnieszko, wydaje mi się, że na każdym koncercie albo na Tak. większości koncertów pojawi się Adio Querida, prawda? Tak. Tak, to też jest część tego może takiego mitu, że to wśród samych Sefardyjczyków dawniej nie była to główna piosenka, ona w ogóle nie jest ludowa, to jest taki folklor miejski, tak, chyba z początku XX wieku w ogóle w rytmie tanga. Natomiast przez współczesne nagrania zyskał taką sławę, że dzisiaj się, jak ktoś mówi muzyka sefardyjska, to po pierwsze kojarzy Adio Querida. Oczywiście, i tutaj mogą Państwo zobaczyć tekst. Tutaj on jest też zapisany tutaj w alfabetem hebrajskim, pismem Rashiego, tak? Mamy transkrypcję i też tutaj dla Państwa, tak, takie powiedzmy no, robocze tłumaczenie, ale i tutaj znowu mamy tutaj, tak, to pożegnanie, żegnaj, ale właśnie to, Agnieszko, właśnie wspomniałaś o tym micie i bo to też jakby tutaj, nie wiem, czy ty się z tym spotkałaś, ale ja spotkałam się z tym, że są takie dwie interpretacje. Pierwsza to oczywiście, że chodzi o miłość między, tak, kobietą a mężczyzną, dziewczyną a chłopakiem, a druga, że tutaj właśnie ta Kerida to jest Sefarad, znowu, tak, to jest Sefarad, to jest ta Hiszpania, no ale też część osób twierdzi, że to jest kolejny mit, ponieważ jakby Sefardyjczycy po wygnaniu wcale ani nie tęsknili za Hiszpanią, ani nie mieli do niej jakiegoś specjalnego sentymentu, tylko wręcz po prostu żal za takie niesprawiedliwe potraktowanie. Także. Tożsamość sefardyjska, ona się, podobnie jak zresztą sam język sefardyjski, ona się kształtowała głównie przez pierwsze 2 stulecia. I uchodźcy, którzy wychodzili z Hiszpanii, oni byli, ich tożsamość to była tożsamość miejsca, z którego wychodzili. Stąd bardzo często, jak oni się gdzieś osiedlali, tworzyli własne synagogi czy takie kongregacje, i to była na przykład kongregacja z Toledo, kongregacja z Zamory, tak? Czy tam synagoga z Zamory, z Leonu i tak dalej, prawda? I oni się, jakby oni nie mieli wyobrażenia Hiszpanii jako ojczyzny. Natomiast przez 2 stulecia, kiedy te społeczności się mieszały, już żyły razem, przychodziły fale konwertytów, którzy przez kolejne 2 stulecia wyjeżdżali, prawda, żeby powrócić do wiary przodków, bo inkwizycja prześladowała, pod szczególną kontrolą miała konwertytów. Więc jakby te kontakty były
były coraz bardziej intensywne i coraz mniej istotna stawała się ta taka lokalna tożsamość i lojalność, tak? Natomiast bardziej sobie uświadamiano odmienność i punkty wspólne jako właśnie Żydów pochodzących z Iberii czy z Półwyspu Iberyjskiego, tak? Czyli ta tożsamość, ona też no, minął czas, zanim się wytworzyła. I rzeczywiście dzisiaj, jak my mówimy Sefardyjczyk, no to w większości wiadomo, że kojarzymy to z Półwyspem Iberyjskim, ale właśnie ciekawe, że z Półwyspem Iberyjskim, czyli na przykład też z Portugalią, prawda? To nie jest tylko Hiszpania. Tutaj są takie złożone kwestie dotyczące właśnie kultury, tożsamości, tych znaczeń. Jeszcze, jeśli mogę wrócić do tego slajdu, którego ten dziesiąty slajd, który pominęłam, bo właśnie jasne. Oni mogą mieć taki sentyment do tej Hiszpanii, Żydzi, którzy stamtąd odeszli. O, właśnie. Pamiętajmy, że to właściwie jest rzecz istotna dla samych Sefardyjczyków właśnie przez te 200 lat. Jeden z tych takich elementów, który był składową tożsamości, to była duma z przeszłości hiszpańskiej, ale właśnie o co chodzi? Przez dwa pierwsze pokolenia przeważało wspomnienie traumy, to o czym Marta powiedziała, traumy i żalu, że zostali wygnani. Natomiast później zaczęto się skupiać na tym, że na Półwyspie Iberyjskim dobrze się żyło, były okresy takiej aktywnej twórczości, czyli jakby zaczęto właśnie chlubić się tym, co Żydzi osiągnęli, żyjąc przez ileś stuleci, prawda, na Półwyspie Iberyjskim. I teraz skomentuję ten slajd. O pewnym etapie życia Żydów właśnie na Półwyspie Iberyjskim mówi się złoty wiek kultury żydowskiej, albo jeszcze inaczej, krajsko-andaluzyjskiej, bo to właściwie nie było, to nie byli Żydzi, którzy żyli w części chrześcijańskiej, tylko arabskiej. To był X do XII wieku naszej ery i rzeczywiście to był bardzo dobry czas, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o komentowanie Biblii, filozofię żydowską, opracowanie gramatyki języka hebrajskiego, poezję w różnych językach, i hebrajskim, i arabskim na przykład. No i tłumaczenia, i tłumaczenia. Tak, tłumaczenia oczywiście. I teraz co tutaj Państwo widzą? Więc widzą Państwo oczywiście współczesne pomniki trzech wielkich przedstawicieli kultury właśnie żydowskiej. Nie powiedziałabym Sefardyjczyków, bo Sefardyjczycy raczej mówią o Żydach po wygnaniu, tylko to są no właśnie, mieszkający. Bo mamy Jehudę Halewiego, to jest co prawda pomnik, który w Izraelu się znajduje, ale Jehuda Halewi to był właśnie i poeta, i myśliciel, prawda? Autor Syjonit, czyli pieśni do Syjonu, tak? Tęsknoty za Syjonem. On zresztą podjął podróż, tak? Do świętych gór naszych, prawda? Podróż morską i opisywał ją poetycko. Salomon ibn Gabirol, który był filozofem, to jest pomnik z kolei z Malagi. Również filozof, poeta, myśliciel, tak? Maimonides również, prawda? Pomnik w Kordowie. I późniejszy czas, to już nie jest złoty wiek kultury hebrajsko-andaluzyjskiej, ale właśnie już w części hiszpańskiej powstała tak zwana szkoła tłumaczy w Toledo. Ona powstała w XI wieku, tłumaczono różne pisma, natomiast największy okres świetności uzyskała za władcy stosunkowo mało udolnego politycznie, Alfonsa X Mądrego, ale właśnie mecenasa sztuki i kogoś, kto bardzo dużo zrobił dla kultury hiszpańskiej, dla języka hiszpańskiego, kształtującego się jeszcze wtedy. I teraz na czym polegała szkoła tłumaczy z Toledo? Dwór Królewski instytucjonalnie to wspierał i teraz filozofia grecka i rzymska była częściowo przetłumaczona na arabski. I teraz arabskie pisma umieli czytać albo też tłumaczyć właśnie Żydzi, więc oni to odczytywali i tłumaczyli na język romanse, na język ten taki wulgarny, język ludowy, no bo nie znali łaciny, nie mieli powodu znać Żydzi łaciny. Arabowie nawet tego języka wulgarnie znali, więc Żyd tłumaczył na ten język codzienny, a mnich hiszpański, który rozumiał język codzienny, on to przepisywał łaciną. I zauważmy, że to jest tak, kiedy łacina jest językiem nauki w całej Europie, więc możemy powiedzieć, że dzięki działalności tej szkoły, na przykład część filozofii greckiej, pism ekonomicznych, matematycznych i tak dalej, one w ogóle znalazły potem recepcję w kulturze chrześcijańskiego zachodu. Tak, tak, i to warto to podkreślać, bo to też jakby jest wiedza specjalistów, prawda?
i właściwie iberystów na pierwszym roku katuje się studentów tą informacją. Myślę, że cała nasza kultura judeo-chrześcijańska i kultura Europy Zachodniej i kultura zachodniego świata na tym skorzystała, tak jak wie tego jest efekt. Tak, zdecydowanie to taki, prawda, piękny przykład właśnie takiej, no nie wiem, takiego współistnienia, współdziałania, prawda? I... Tak, też warto może wspomnieć, że Kabała miała źródła w Hiszpanii, prawda? A, no właśnie. Tak. To jeszcze może na zakończenie, bo już będziemy powolutku kończyć, ale chciałabym jeszcze może, Agnieszko, dwa słowa na ten temat, bo to jest, wiesz, też żywy temat Kabała... dzisiaj. Tak, pamiętajmy, że średniowiecze, zwłaszcza Złoty Wiek, ale też Kabała to już później, to jest czas, kiedy no właśnie rozwijała się ta myśl religijna, która potem została zabrana do tych innych ośrodków, prawda? Więc na przykład w okolicach Girony, do dzisiaj tam jest centrum, które możemy zwiedzać, właśnie takie związane z zabytkami, z Muzeum Żydowskim, ale właśnie tam mieszkali rabini, którzy właśnie rozwijali tę myśl kabalistyczną i oni potem, czy właśnie ta ich myśl też przeniosła się nie tylko do, powiedzmy tam, w rejony Turcji, tylko wręcz do samej ziemi Izraela, w okolice Safedu i do Jerozolimy i tam rozwijała się dalej. Mam pytanie, czy mamy jeszcze jakiś slajd wieńczący? Czy po prostu już... Slajd wieńczący mamy. Tutaj myślę, a właśnie, jest przepięknie, jak przepięknie. Tak, jest, bo... merci mucho. Tak, tak. No, nie mogłam się powstrzymać, żeby nie podziękować Państwu też w jednym z wariantów, prawda? Habermas, tak? Tak. I właśnie kolejny przykład, tak, tej hybrydyzacji, jeśli możemy tak to nazwać. Habermas to jest piękny przykład, tak? Od Haverim, czyli przyjaciele, po hebrajsku, tak? Do czego się jeszcze dołącza liczbę mnogą, dodatkowo hiszpańską, końcówkę, tak, liczbę mnogiej hiszpańską, więc jakby podwójnie mamy tutaj tą liczbę mnogą wyrażoną, ale to jest właśnie taki bardzo piękny przykład, więc mamy ten nonos, tak? Mamy tutaj haverimes, mamy gdzieś tam na przykład różne ma, tak? Czyli pero, czyli ale, tak? Co też nie wiadomo tak naprawdę, czy to z włoskiego, czy z tureckiego, bo ciężko to dokładnie wyjaśnić, ale... Tak, ja jeśli bym mogła, bo tutaj... Tak na koniec... Przepraszam, jeszcze wrócę do tego zagadnienia, bo powiedziałyśmy, że to jest skomplikowana sprawa, czy to prawda, że kultura hiszpańska zubożała przez wygnanie Żydów? Ja może spróbuję bardzo krótko powiedzieć. Hiszpańskie. To jest nie kultura, państwo hiszpańskie. Tak, królestwo hiszpańskie. To nie do końca jest prawda, dlatego że był tak duży procent konwertytów, że wielu wyspecjalizowanych Żydów zostało, tak, w Hiszpanii. Ale uwaga, edykt o wygnaniu, on był częścią polityki, która w kolejnych dziesięcioleciach się rozwijała, to znaczy, która sprawiła, że Hiszpania stała się coraz bardziej zamknięta intelektualnie, mniej otwarta na nową, właśnie taką hybrydową myśl. I ten cały trend sprawił, że na przestrzeni półtora stulecia, prawda, czy jednego stulecia, plus pewne tam, no, takie globalne, prawda, związane z kolonizacją, z wojnami Habsburgów, prawda, bo to był też taka bardzo skomplikowana sprawa, gdzie król Hiszpanii to był król jeszcze kilku innych państw, prawda, w Europie, gdzie miał wojny. Więc to wszystko doprowadziło rzeczywiście do tego, że Hiszpania się stała krajem zamkniętym intelektualnie. Więc nie tyle samo wygnanie Żydów, natomiast pewna świadomość zaczęła istnieć, która się coraz bardziej rozwijała. Także tak, nie chciałam pozostać bez odpowiedzi, bo ktoś tutaj zainteresowanie wykazał. Ale myślę, że możemy spokojnie, ponieważ ten slajd, znowu patrzę, że jakby nie zasłaniamy adresów mailowych, czyli zasłoniłyśmy kawałek Merci Muncho, ale zarówno adres Agnieszki August Zaremskiej, jak i adres mailowy Marty Kacprzak jest widoczny. Także proszę Państwa, myślę, że jest wiele pytań i myślę, że chętnie spotkamy się jeszcze raz, prawda? Pod auspicjami Instytutu Żydowskiego Instytutu Historycznego, bądź też innym, żeby sobie na te tematy porozmawiać, bo to są tematy cały czas aktualne, żywe i generalnie też, no, czasy, w których żyjemy, no właśnie zachęcają do rozmaitych porównań, analogii i takiego myślenia o
o teraźniejszości z perspektywy naszej wiedzy o historii i ogólnie na temat natury ludzkiej, nie? Jak ludzie reagują na te atrakcje, które teraźniejszość im funduje, a które potem stają się historią. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za prezentację, bardzo się cieszę, że wszystko zadziałało i cieszę się, że wszyscy nasi widzowie, których zostało 44 i jego imię, że oni już mają link, z którego mogą korzystać, jeżeli sobie chcą odtworzyć tę pieśń obiecaną jako ilustrację prezentacji. No właśnie, to polecamy obie pieśni i pani Julio, może właśnie udałoby się też ten link skopiować do tego fragmentu, o którym Agnieszka mówiła, tak, serialu Isabel z angielskimi podpisami i do czego też zachęcamy. Jest to piękny, kostiumowy serial, więc naprawdę warto poświęcić te 8 minut na... Ja nie widziałam, ja muszę obejrzeć, ja na razie obejrzałam Cyda. Także ja idę zgodnie z porządkiem chronologicznym. Całe 3 sezony są wspaniałe. Ja dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam wszystkich widzów serdecznie i do następnej okazji. Dziękujemy bardzo.